Dlaczego w piłce nożnej kartki są żółte i czerwone? Kartki w piłce nożnej to wcale nie taki stary wynalazek, a już zupełnym błędem jest myślenie, że były one w futbolu od zawsze. I mimo, że teraz nikt nie wyobraża sobie bez nich piłki nożnej, to jednak wszystko zaczęło się dopiero w latach 60. za sprawą angielskiego sędziego Kena Astona. Tuż po zakończeniu kariery sędziowskiej, jako że był jednym z najlepszych arbitrów swoich czasów, został szefem komitetu sędziowskiego na Mistrzostwach Świata w Anglii. W ćwierćfinale gospodarze podejmowali Argentynę, a Aston cały mecz spędził przy linii bocznej, pomagając sędziemu Rudolfowi Caitlinowi z Niemiec, który mówiąc tylko po niemiecku, nie potrafił sprawnie porozumieć się z piłkarzami. I tak Aston pomagał mu m.in. przemówić do kapitana Argentyny, Antonio Rattina, który nie chciał zejść z boiska, udając, że nie rozumie poleceń sędziego. Następnego dnia brytyjskie gazety podały ukaranych napomnieniami, czyli odpowiednikiem obecnej żółtej kartki. Wśród nich byli bracia Jack i Bobby Charlton. Menedżer Anglików, Alf Ramsey, zwrócił się o wyjaśnienie do FIFA, bo w trakcie meczu nie zauważył, żeby sędzia w jakikolwiek sposób napominał akurat tę dwójkę. I Ken Aston, który w imieniu FIFA musiał tłumaczyć się z tego zamieszania, uznał, że czas najwyższy, aby wprowadzić sygnalizację, która z jednej strony będzie zrozumiała dla piłkarzy niezależnie od ich języka, a z drugiej widoczna i przejrzysta dla trenerów, kibiców czy dziennikarzy stojących poza boiskiem. I tak w jego głowie pojawił się pomysł małych kartoników. A skąd ich kolory? No, gdy po meczu Anglii z Argentyną wracał do domu przez Kensington High Street, jego samochód zatrzymał się na czerwonym świetle. I wtedy w jego głowie pojawiła się myśl: żółte? Zwolnij. Czerwone? Stop. Nie jedziesz dalej. W ten sposób kartki pojawiły się oficjalnie już w 1970 roku na kolejnych Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Meksyku, choć testowane były już 2 lata wcześniej na odbywającej się w tym samym miejscu olimpiadzie. 10 lat później, na początku lat 80., kartki stosowane były już obowiązkowo we wszystkich ligach. Jeśli macie jakieś swoje pytania, na które odpowiedzi chcecie znaleźć w serii Krótka Piłka, piszcie je w komentarzach. A dziś to wszystko. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, jeśli tego nie robisz. A więcej ciekawostek codziennie znajdziecie na moim Snapchacie. Do zobaczenia!